Hej, witajcie! Dzisiaj omówimy temat polskiej demografii, liczby ludności naszego kraju. I tak według Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2020 mieszkało w Polsce 38 265 tysięcy ludzi. I jest to spadek do roku poprzedniego, kiedy to w Polsce mieszkało ponad 118 000 osób więcej. Zatem rok ten wpisał się w tendencję spadku populacji w naszym kraju, która trwa od lat. Kolejny rok liczba ludności spadła, natomiast ten spadek był wyjątkowo mocny w tamtym roku, bo o ile wcześniej spadki ludności w Polsce były zazwyczaj niewielkie, tak, no ten rok 2020 to właśnie ten spadek był dosyć mocny. Powodem spadku ludności był przyrost naturalny, który był negatywny, bo o ile urodziło się w Polsce zaledwie 355 tysięcy dzieci, tak zgonów mieliśmy ponad. 477 tysięcy. Zatem szos naturalny tutaj różnica to jest minus 122 tysiące. Dodatnie było natomiast saldo migracji około 4,5 tysiąca, natomiast no jak widzicie to saldo migracji było bardzo, bardzo niewielkie. Saldo migracji było również niższe niż w roku poprzednim, kiedy to saldo migracji było na plus ponad 6 tysięcy, więc no w sumie również było niewielkie. Ludność naszego kraju zwiększyła się w dwóch województwach. Były to województwa mazowieckie i pomorskie. Tak niskiego wskaźnika urodzeń nie mieliśmy w Polsce od dekad, więc jest się czym martwić. Dodatkowo tutaj warto spojrzeć na rok 1992, dlatego, że był to ostatni rok, kiedy w naszym kraju urodziło się ponad pół miliona dzieci. Od tego momentu ta wartość jest poniżej, no i jak widzicie jest już dzisiaj znacznie niżej niż te pół miliona. W roku 1990 w Polsce mieszkało 38 milionów 73 tysiące ludzi. W roku 2000 było to 38 254. W roku 2010 mieszkało w Polsce 38 530 tysięcy ludzi i w roku 2020 właśnie 38 265. Według ostatnich danych GUSu w kwietniu tego roku mieszkało w Polsce 38 182 000 ludzi, czyli ta negatywna tendencja jest cały czas kontynuowana. Zresztą tak jak widzicie na wykresie, no ostatnie lata no to polska demografia albo stoi, albo spada. Dlatego jak porównamy sobie liczbę ludności w Polsce do dwóch innych państw, będzie to Hiszpania i Kanada, no to zobaczycie, no jak słabo tutaj demografia polska wygląda. O ile kiedyś Polska liczyła prawie tyle mieszkańców co Hiszpania, tak dzisiaj ten południowy kraj liczy prawie 10 milionów ludzi więcej. A Kanada niegdyś znacznie mniej ludna. Dzisiaj już liczy tyle ludzi co Polska, według danych ONZ-u już jest nieco ludniejsza niż Polska nawet. Bardzo ważna kwestia to również wiek naszego społeczeństwa. Mediana wieku w Polsce wynosi 42 lata, więc już dosyć sporo i co również warto podkreślić, liczba osób w wieku 65 lat i więcej zwiększyła się drastycznie w ciągu ostatnich 30 lat. W roku 1990 takie osoby stanowiły 10% społeczeństwa, a obecnie już ponad 18% społeczeństwa. Trzeba więc tutaj powiedzieć, że ostatnie działania rządu w zakresie zwiększenia dzietności absolutnie okazały się klęską i w tym temacie nie zmieniły nic. Niestety wskaźnik urodzeń jest cały czas niski, o ile ten optymalny, minimalny wskaźnik urodzeń zakłada się, że powinien wynosić 2,1%. Tak w Polsce ten wskaźnik od lat jest znacznie poniżej tego wyniku, obecnie to około 1,4%. A jeszcze na początku lat 60. No, był bliski 3. Zatem od lat liczba ludności w Polsce spada. Zobaczmy zatem, jakie są prognozy na kolejne lata, na kolejne dekady w Polsce. Jeżeli chodzi o prognozy głosu, według tego w roku 2050 w Polsce będzie mieszkać 34 856 tysięcy ludzi, czyli spadek o ponad 3 miliony w roku 2020 spadek o około 9%. W dodatku, według gus w roku 2050 osoby powyżej 65 roku życia będą stanowiły ponad 31% całej populacji, czyli prawie 1 trzecia ludzi w Polsce to będą emeryci. Pytanie, jak polski system emerytalny ma to wytrzymać? Inne prognozy ma ONZ. No tutaj jego prognozy są właściwie jeszcze bardziej negatywne niż prognozy gus -u. Według tego, w roku 2050 w Polsce będzie mieszkać. 33 miliony 295 tysięcy osób, czyli spadek o 13%, a idąc jeszcze dalej, czyli do roku 2100, no wtedy, według tych prognoz, w Polsce ma mieszkać e, nieco ponad 23 miliony osób, czyli spadek o ponad 15 milionów, spadek o około 40%, więc ten spadek to jest naprawdę drastyczny, naprawdę fatalnie to wygląda. No cóż, to jest odległa przyszłość, a ten mamy czas na działanie. Mam nadzieję zatem, że już widzicie jasno, że sytuacja demograficzna w Polsce jest fatalna, jest bardzo zła. Na szczęście o tym w ostatnich latach mówi się coraz więcej, coraz częściej, ale niestety no, mimo tego gadania skutków cały czas nie widać, pozytywnych zmian nie widać. Można powiedzieć, że jest źle i będzie jeszcze gorzej. Największy problem jest taki, że właściwie trudno powiedzieć, jakie działania mogą przynieść konkretne rezultaty. Jak widać 500 plus nie wystarczyło, a biorąc pod uwagę, że te negatywne trendy trwają w Polsce już ponad 30 lat, no to już pojawiają się głosy, że już jest za późno, żeby tę sytuację drastycznie naprawić. Więc możemy tylko działać, żeby te negatywne skutki były jak najmniejsze. I jasne jest również że obecnie nie naprawimy polskiej demografii samym współczynnikiem urodzeń. Tutaj konieczne jest również zwiększenie salda migracji. Liczba przybyszów, liczba imigrantów musi się w Polsce drastycznie zwiększyć, żeby mieć szansę uratować polską demografię, rynek pracy i rynek emerytur. Już w ostatnich latach widzimy w Polsce coraz większą liczbę Ukraińców, głównie, ale również Białorusinów i Rosjan. Natomiast, ponieważ to są społeczeństwa, które również się starzeją, więc być może nawet te grupy nie wystarczą, żeby uratować polską demografię, być może trzeba patrzeć dalej właśnie na państwa również azjatyckie Indie, Bangladesz, Wietnam. Przy czym oczywiście muszą to być działania dwutorowe, czyli z jednej strony musimy, za, musimy no, powinniśmy zachęcać ludzi w Polsce do tego, żeby zakładali rodziny, żeby posiadali dzieci, stworzyć takie programy, taki system, który pozwoli ludziom na spokojnie uwierzyć, że mogą posiadać dzieci, że nie będzie się to wiązało z ryzykiem finansowym. I do tego również właśnie stworzyć sprawny system zachęcania i osiedlania się emigrantów w Polsce, żeby te negatywne prognozy no, nie sprawdziły się. Ok, na dzisiaj to wszystko ode mnie. Oczywiście zachęcam Was do komentowania tych tematów, jakie są Wasze przemyślenia. Pamiętajcie również o kciuku w górę oraz subskrypcji. A ja Wam życzę spokojnego dnia albo wieczoru i do zobaczenia już wkrótce.